Akra, stolica państwa Ghana, Afryka Zachodnia. Pokazuje port i jednocześnie tam na dole najstarsze miejsce, które było zabudowane tutaj. Czasy kolonialne. Dzielnica nazywa się Jamestown. Niestety fort to ruina obecnie. Jest akurat mała przerwa. W tej prywatnej szkole uczy się 150 dzieciaków. Wszystko polega na darowiźnie. Tuż obok teatru, w którego restauracji pomaga ambasada niemiecka, znajduje się takie miejsce do uprawiania sportu. Historyczne miejsce, które w tej chwili się rozpada. Jak widać, fort w części był więzieniem. I troszkę o historii tego fortu. Wybudowali go Holendrzy w połowie wieku XVII. Potem został przebudowany na modę brytyjską. 1868 rok. A więzienie to rok 1993. Oglądamy z zewnątrz reprezentacyjny pomnik wraz z fontannami. To ozdoba tego miejsca. Pierwszy minister, czyli premier Wolnej Republiki Gany. W dalszej części mieści się muzeum.